Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest dzisiaj ze mną Neon. Yo, witam Yo. Bardzo serdecznie, dzień dobry. Witamy. Pokażę ci sztuczkę. No pokażę dawaj, ci sztuczkę. Dawaj. A, czekaj, nie udała się. Bo ona się nie zawsze udaje, stary. O, jestem pod ziemią. A teraz naciśnij shifta. O! No, widzisz? A popatrz, a teraz przybiegnę od ciebie z drugiej strony. Nie widzę. Zobacz, jak to u mnie wyglądało. Ciągle siedziałeś w jednym miejscu. Serio? Tak. Ty u mnie w ogóle nie spadasz na dół. Lol. Nie rozumiem tego, zbugowane są totalnie te siedzenia. Dobra, na sam początek, tam Neon poszedł do kibla się załatwić. Na sam początek zostaw ci łapkę w górę, załóżmy, nie wiem, tam ile łapek w górę, Neon, no ile? 3000. 3000 łapek w górę, macie na to oczywiście 3 sekundy. 3, 2, 1, 0. Komu się udało, koniecznie pochwalcie się w komentarzu, a my tymczasem robimy odcinek. Jak widzicie po tytule, już wiecie, co będziemy robić, Neon jeszcze nie wie. Jak ci Neon idzie? Jak tam pociąg pośpieszny? Czy towarowy raczej? No, przyjemny całkiem. Nie podglądaj! Ktoś nam to wysadził, uwaga, puk puk, otwieram drzwi. Nie, no kurczę, no dobra, ale zestresowałeś mnie, już teraz nic nie wyjdzie. Dobra, słuchaj, mam dla ciebie coś. Wow. I to coś jest u ciebie w domku. O nie, już się boję, już mi dwa razy domek wybuchł, więc... Nie, spokojnie. O! Prezent od Tościka! Tak, tu wow! Przygotowałem dla ciebie. Ale to nie tylko dla ciebie, ponieważ przygotowałem takie coś dla wszystkich osób w wiosce. Dziękuję! Czyli nawet włamywaczy, więc dla nich nawet też przewidziałem. No, ale im to bym nie dawał, stary. No, ale nie, no, po prostu, wiesz, no... Chcę im dać też, chcę im dać. Ja ci oddam dwa razy więcej niż ty mi dałeś, bylebyś im nie dawał, błagam. Nie no stary, ja chcę im dać, stary, dam im, bo jestem przygotowany na to. Chodź, na początek damy, idziemy do Dave'a i do Pawła. Oni mi zabili syna, stary. No wiem, ale no stary, musimy zakopać topór bitewny. No nie, ja zemstę będę miały taką, że się chłopaki po prostu popatrzą. Dobra, czekaj, nie wiem, możemy chyba wejść, żeby im prezent, albo dobra, zostawię im to tu. Ja chcę z nimi wojny, ja nie chcę się... Tu jest dla jednego. Tu jest dla drugiego. Dajmy tak. No dobrze, spokojnie, pomścisz, tylko prezent i tak im dam, no, żeby już mieli, żeby się cieszyli, wiesz. Dobra, ale ja, jak już będziemy blisko ich domku, to ja zawracam, bo mi się niedobrze robi, jak w tamte rejony w ogóle przychodzę. Dobrze, to nie będziesz musiał tam przychodzić, ja tylko im tu prezenty dam, żeby, no, bo po prostu chcę, żeby było troszkę milej na tym serwerze. Świąteczna atmosfera. Tak, świąteczna atmosfera. No to nieźle, z dwoma gargamelami. O, no, prezent od Tościka. Szczypsona, serduszko. I po prostu nie dam serduszka na tabliczce. O, to dobrze. Prezent od... Nawet bym nie pisał, że prezent. Tościka. Bardziej jakąś groźbę w sumie na tabliczce bym napisał. Czekaj. Tutaj daję. To jest dla Paliona i dla Dave'a. Mam nadzieję, że tego nikt im tutaj nie ukradnie. Dobra, chodź tam do nich. Damy im te prezenty po prostu. Ja wiem, że i tak za niedługo tutaj się będzie działo, ponieważ no widać, co tu się tworzy obok. Zaczęliśmy budować zamki, więc nadal jest między nami niefajnie. Tu jest zamek właśnie w tych włamywaczy, tam zatem jest zamek nasz. I czuję, że tutaj za niedługo będzie niezła wojna. Fuj! Oje, no ten domek ich faktycznie jest obleśny, obrzydliwie wygląda. Chyba śmierdzi bagnem. Oje, jak on wygląda. Należy im się tutaj jakiś... Jedna wielka kupa. Nie! O. Co to była za pułapka? Dlaczego? Naprawdę się szanuję. Nie no stary, to była pułapka! Ja tego nie planowałem! Nie, najgorzej! Co jest grane? Ja nie chciałem, żeby tak wyszło. Ktoś tu pułapkę na nich zrobił, a ja im chciałem prezent dać. Dobra, w takim razie daj im te prezenty. Nie wiem, jak ty, ja tam się bardzo cieszę z tego powodu. Ja jestem załamany, stary. Ktoś mi tu pranka chciał zrobić i ja go tak rozbroiłem. O nie, najgorzej. Nie, ja nie wiedziałem nawet, że to tu jest. Masakra. Ja będę to musiał naprawić, żeby się nie zorientowali. Dobra, daję tabliczki. Prezent od Tościka. Psona. Dobra, i druga tabliczka. Prezent od Tościka. O, Szczypsona. No i teraz muszę te itemy im zabrać i schować do skrzynki, bo tu im skrzynkę wysadziło, a to nie fajnie. To dobrze. No nie, właśnie niedobrze, stary, przestań, ja nie chciałem im tak zrobić. Ale to dobrze bardzo, bo i tak będzie z nimi wojna, rozwalimy ich, znikną z serwera i będzie znowu radośnie.
Dobra, czekaj, nie wiem co oni mieli tu w tym w ogóle. Chciałbym, żeby mieli jeszcze syna, żeby miał kogo zabić. O nie, ty z wyrolu. Dobra, czekaj, dam im tu, nie wiem co mieli, więc daję im tu wszystko co, czego ja nie chcę. Widzę, że trzymają naszą stronę i wykazują się dużym zrozumieniem, więc... No nie no, wysadzi im połowę chaty, to jest nie fair. Ja nie chciałem tego zrobić, bardzo przepraszam, ja nie wiedziałem, że tam jest to TNT. Ale oni chcieli mi zabić syna, więc naprawdę nie musisz mieć tutaj żadnych... Dobra, chodź, pokażemy ten zamek, co go tworzymy już na tą wojnę z nimi, żeby widzieli, ponieważ słuchajcie, no jak wiecie, w ostatnim odcinku wypowiedzieliśmy im wojnę, więc zaczęliśmy budować zamki. No oni się bardzo, jak widać, przestraszyli, no bo zaczęli budować tutaj naprawdę coś potężnego. No i znowu, nie no stary, to jest JD, tam ktoś zrobił. Wiem. Dobra, tu chodź, tu zrobiłem wejście. No ja też, o nie, jak tu jest dużo mobów u nas, trzeba to oświetlić, no. Tam jest ogr, który robi porządny zamęt. Jak widzicie, tam jest ich zamek. Ma was coś do strzelania, żeby go na odległość zestrzelić? Ja nie mam niestety nic. Trzeba będzie dobry łuk zrobić, w sumie tak, to zrobię trzeba, sobie nawet będzie tutaj. Trzeba. No i słuchajcie, no i tu mamy nasz zamek, który będziemy budować też, więc... Dzisiaj próbowałem na live'ie to zbudować, ale niestety mi się nie udało. Niestety stary, mi się nie udało, bo nie mam za bardzo na to pomysłu, musimy się skupić poza odcinkiem. Ała, ale mnie tu pająk bije! O nie, ale tu jest mobów, stary, pomocy! A, gdzie ty, czekaj. Co ty robisz? Tu już, łuk zrobiłem. A strzały masz? No mam. Kurczę, jak masz ich na raz. A właśnie! Pokażę wam co mam, bo to zdobyliśmy na live'ie, słuchajcie, już. Dobra, pokazaliśmy wam zamek. O nie doskoczyłem tu. Wyskoczymy tu, o. Idę wam pokazać, co zdobyłem, ponieważ będziemy tworzyć za niedługo najlepszy miecz w grze, słuchajcie. Już go burmistrz ma, no ale to wiadomo, burmistrz jest najbogatszy, więc on zżera z wszystkich podatki i ma na takie rzeczy. Ale ja jestem tylko tości krzypca, więc słuchajcie, mi się przyda jakiś wspierający, żeby mi było łatwiej. O nie! O, prawie wybuch Clipper w wiosce. Jaki fart. Stary, chodź, idziemy spać, żeby był dzień. Dobra, bo już. Ja nie mogę, już się kładę. Tu nie ma łóżka dla ciebie, stary, musisz chyba iść. Aha, no dobra, no to nieźle, to leż se. Dobra, czekajcie, patrzcie co tutaj mam. Mamy dżemy, jest orange dżem, a z orange dżemów można stworzyć to, czyli Tiger Sword. Jest to najmocniejszy miecz, on 21 obrażeń zadaje. A jest wolny, 2,6 szybkości ataku. No to jest szybki bardzo, to jest szybki. Ta, czyli im więcej, tym szybszy? Tak. A, no to nie, szybszy. To katana w takim razie jest szybsza od siekiery, jak ci mówiłem. Myślałem, no, oczywiście, że tak, stary. Ja myślałem, że to jest czas jakby do następnego Ale uderzenia. Ale wiesz, jaka katana jest zbugowana, mogę ci pokazać, tylko nie wiem, który masz level. Nie, ja mam 16, nie bij mnie. No, ale mam powiedzieć ci, że... O, dobra, zrobię katanę z żelaza i ci pokażę, jak ona jest szybka, dobra? Żebyś mi uwierzył. A co ty to masz za miecz w ogóle, ten, co ty masz? Co to jest? Ocean Sword. Dobry jesteś, fajny, podoba mi się. No. Możesz się nim pobawić, a ja ci pokażę katanę. Popatrz. Czyli mogę cię uderzyć nim? Nie. Patrz. O, tu jest szkielecik. Patrz, co się stanie. Widzisz to? Aha. No, ale szybkie? Ten twój jest fajny. Tego małego ciężko trafiać. Czyli znajmniej. O, patrz na zombiaka, patrz stary na to. Widzisz? No tak, no widzę. Szybkie mamy. O, jeden z włamywaczy dołączył teraz na serwer, stary. Dobra, chodźmy ich śledzić. A gdzie on jest? Czekaj, on będzie gdzieś... katanę. A, no, tu masz ten. Ja nie potrzebuję tej twojej katany, bo ja mam swoją. Dobra, chodź, idziemy zobaczyć, gdzie on jest, bo ja nie wiem totalnie. Ale on pewnie zobaczy teraz ten jego domek wysadzony i ja nie mogę, masakra. Ja już jestem załamany. Dobra, oglądam z góry. Patrz, jeszcze Creepera tam ma. Jest tam, jest tam? Tak, jest Creeper, a nie, jest w zamku chyba. I tam ma tego ogra, czekaj, idziemy mu tego ogra postawić. Chodź. Tak. On na pewno nie ma czym się... O, wszedł tam do niego ten ogr. Może go goni. Czekaj. Prawie wylądowałem koło ogra. Czekaj, nie ma go tu. Ej, pomóż mi, bo ten ogr tu zacznie podpalać zaraz. No, ale czemu ty do niego podlazłeś? Nie, niechcący, czekaj. To akurat było niechcący, bo spadłem. A dobra, już się tego. O kurczę, duch mnie goni. To jest duch entity. O kurde, ale nie ma go tu, nie wiem gdzie on jest. Chyba kopia kobla, bo mu się skończył. Nie wiem. O, tutaj jest. Jest gdzieś? Gdzie jest? Tu, w środku, patrz. A jest faktycznie. Czekaj.
Oj, przez przypadek go walnąłem z tego miecza. Jejku. Ale mu zadałeś obrażenie. On pajek obstrany jest, zwiewa, uciekł, dobra. Dobra, stary, to chodź, idziemy stąd. On może... Ale dobrze mu tak, dobrze. O, koło ogra spadłem. A ja też, nie chcąc. Ajajaj, dobrze, że nic nie zaczął robić, bo już się wystraszyłem. Ała, szkielet mnie znowu strzela. Ała. Dobra, zrobiliśmy prezenty wszystkim. Więc mam nadzieję, że mi wybaczą ten wysadzony ich domek. O nie, nie wierzę, że to się stało. Mi jest dalej przykro, że im to rozwaliłem. No ale dobra. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Za niedługo będzie wielka wojna w Minecraft, wielka wojna na Palionowie, więc koniecznie obserwujcie wszystkich kanały, zapraszam do wszystkich, do całej ekipy. No i widzimy się już jutro o godzinie 19:19. Dzisiaj taki luźniejszy odcinek był, ale za niedługo będą mocarne, więc naprawdę szykujcie się. Dobra, trzymajcie się, do jutra. Na razie, pa pa!